rozpoczęli w ogóle służbę tam w Szczecinie. I to są ludzie, którzy wzięli naprawdę byka za rogi. I oni są tuż po ślubie. I tak naprawdę ja bym chciał, żebyśmy po prostu pobłogosławili tych ludzi. Żebyśmy przynieśli ich Bogu, żeby te małżeństwo ich... Ja wiem, że w ogóle dzisiaj było cały temat małżeństw. W duchu się rzeczy działy, więc po prostu chciałbym, żebyśmy teraz się zgodzili w modlitwie o to, że to małżeństwo ono będzie po prostu przynosiło szczęście nie tylko im obydwu, ale będzie szerzyło królestwo. Ojcze, my modlimy się o nich, Ojcze. Ojcze, my uwalniamy Twoje namaszczenie do ich małżeństwa. Ojcze, Ty spowodowałeś, Ojcze, że oni się spotkali, że oni poznali się, że oni się pokochali, Ojcze, że oni doszli do takiego miejsca, gdzie chwyciwszy się Ciebie, Ojcze, oni odnaleźli siebie nawzajem. Ojcze, modlimy się nad nimi autorytetem Kościoła. Ochraniamy ich małżeństwo w imieniu Jezusa. Ogłaszamy, że to małżeństwo będzie szczęśliwe pod każdym względem. Błogosławimy ich dzieci. Błogosławimy, Ojcze, cały ich majątek. Błogosławimy ich mieszkanie. Błogosławimy ich pieniądze. Błogosławimy ich rozwój zawodowy, Ojcze. Błogosławimy każdą ich relację. Błogosławimy ich życie seksualne. Ojcze, błogosławimy ich relacje osobiste, takie codzienne, słodkie, Ojcze. My to błogosławimy i my to ustanawiamy w ich życiu. My mówimy w imieniu Jezusa Chrystusa, że oni jako małżeństwo, Ojcze, tam w Szczecinie doprowadzą do tego, że mnóstwo ludzi pozna Jezusa. Ojcze, my w imieniu Jezusa ustanawiamy funkcjonowanie tej grupy, Ojcze, i ich jako tych, którzy są w tej grupie małżeństwem wzorowym, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen, amen. Podziękujcie za nich Bogu. Uściskajcie ich tak, jak będzie tam bez